Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki. No i widzimy się w grze Portal 2. Więc tak, dzisiaj idziemy naprzód ku kolejnym odkryciom, ku kolejnej przygodzie wraz z naszym ziemniakiem. I zobaczymy, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Ciekawe. Okej. Na pewno coś z portalami, ale co konkretnie, co... Dobra, nie było tematu. Zauważyłem na szczęście. Okej. Dobra, tylko teraz trochę tak spokojniej to wszystko. Nie, dobra. Jesteśmy w kolejnym miejscu teraz stąd... Gdzie? A, dobra, tutaj. Okej, ziemniak. Chcesz coś wymyślić? I co? No w sumie nie wiem nawet co mam powiedzieć, poza tym, że po raz kolejny trzeba włączyć pompy. I tu mam co jeszcze? Trzeci żar. Nie wiem od czego on jest. I to tak... Mówię całkowicie... Ser... Jo, aha, dobra. Czyli tędy nie przejdziemy w ten sposób. No cóż. Powiem szczerze, utracić dosyć oczywiste, że w ten sposób łatwo nie będzie. Musi być jakieś utrudnienie. Ale dobra. Biały żel. Co on robi? Nie no, powiem szczerze, nawet nie jestem pewien, czy on cokolwiek robi. Ale cokolwiek by to było, nie było zdecydowanie. O nie, dobra, wiecie co, ja wiem, co on pewnie robi. Chociażby tak, tak, tak. Biały żel pozwala stawiać na sobie portale, więc no. Fajna zmianka. Dobra, i teraz boing i jesteśmy dalej. Okej. Teraz... Aha, trzeba to dobrze wytajmować, czyżby? Tak. Jak na razie wszystko w miarę proste, co jest trochę... Uwielbiam po prostu. Uwielbiam to wszystko. O nie, źle polazłem, dobra. Ale tak. Powiem szczerze, naprawdę mi to niepokoi. O, czy ja spadłem za nisko? Znowu. Tak. Dobra. Aha, dobra, to jest oczywiste, bardziej oczywiste niż mi się wydaje, czyżby? Jest pod kątem, więc ja, jeśli bym jakoś skoczył, tylko nie ma jak portalu tam postawić, to bym mógł się wystrzelić. A tak, to... No obecnie jestem skłonny, myślę, że może tutaj coś tak jakoś w rogu. Nie. W ten sposób nic nie osiągnę. Ale chyba podstawowym błędem jest stawianie portalu pod kątem zamiast normalnie. Dobra. Teraz może się uda. Nie. Dobra. Jeśli nie jest tu pod kątem, to nie jestem w stanie nawet tam dojść. I. O. Nie, nie, nie. Super. Super, po prostu musiałem oczywiście zamić. I to już drugi raz. No cóż. Mhm.
mówiąc tak serio. Tutaj jest jakaś opcja. Mogę spróbować w ten sposób oczywiście. Chociaż nie, dobra, to... To jest po prostu miejsce, w którym już byłem wcześniej. Chyba. Albo nie. Zresztą zaraz zobaczymy. Ta. Cofnęłem się. Super. Chyba, że tutaj? Nie, dobra, tutaj to wróciłem. Dobra. Więc tak, muszę się jakoś przedostać gdzieś, nawet nie wiem gdzie do końca. W jakiś sposób. Chociaż nie, dobra, kogo ja szukuję? To jest oczywiste, że muszę się dostać tam. Gorzej tylko z tym, że no, nie wiem jak mam to wszystko zrobić, chociaż... Dobra. Może to jednak było bardziej oczywiste niż mi się wydaje. Pomarańczowy tam, niebieski tu. Nie, 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 nie. No nie wierzę. Ej, ponownie będzie... Tak, tak, zabij go, on jest zły. To jest sprawa, dobra. Mniejsza o to. Fajnie. Tylko mogę być proszę... Dobra. Wiesz co, może lepiej... Dobra, spotkamy się po prostu jak już będę tam gdzie chcę być, bo coś tak mi się wydaje, że będę spadał jeszcze milion razy. Dobra, wiecie co? Jestem tu po kolejnych próbach umierania. Powiem wam szczerze, zauważyłem coś oczywistego. Dobra, tylko się tutaj mniej więcej... Tak. Pokażę wam coś, czego nie zauważyłem wcześniej, bo jestem jełopem, idiotą, lamą i w ogóle. Patrzcie. I po wszystkich moich problemach. Ja. O nie. You may have heard we're going to phase out human testing. There's still a few things left to wrap up, though. The bean counters told me we literally could not afford to buy $7 worth of moon rocks, much less 70 million. Bought them anyway. Ground them up, mixed them into a gel. And guess what? Ground up moon rocks are pure poison. I am deathly ill. Still, it turns out they're a great portal conductor. So now, we're going to see if jumping in and out of these new portals can somehow leach the lunar poison out of a man's bloodstream. When life gives you lemons, make lemonade. Let's all stay positive and do some science. That said, I would really appreciate it if you could test as fast as possible. Carolyn, please bring me more pain pills. Smutna sprawa. Ale cóż. Nie przejmujmy się panem Cave'em Johnsonem. Skupmy się po prostu na rozgrywce, wygrywaniu, przeżyciu innych takich rzeczy. A, serio to zrobiłem. Super. O, trzeba jakoś to bezpiecznie teraz ustawić, żebym nie miał problemów. Już dobra, widzę przycisk. To akurat oczywiste, wiecie, że jak widzę przycisk, to kliknę przycisk. Dobra. No cóż. Jak na obecny moment, powiem wam szczerze, te niecałe 10 minut materiału kosztowało mnie prawie pół godziny, więc no. Świetne tempo. No cóż. To tylko pokazuje, jak bardzo nie umiem w portale. Ale no. Mniejszy z tym póki co. Idziemy dalej i... Zabawy w białym glutem. Oczywiście. Dobra. A tylko co my tu mamy? Wygląda na to, że nic.
Tylko biały glut i w sumie nic więcej. Dobra. Więc tak, są kraty, przez które można strzelić portalem, tylko to mi tak nic nie da. I co to da? Dobra, nie no, wiecie co? Jednak coś dało. Udało mi się pomalować ścianę na niebieskie, na biało. Więc cokolwiek tutaj tak naprawdę miałbym zrobić, najpierw skupmy się na tym, żeby pomalować wszystko na biało. Pewnie mocno zepsuję tym samym oryginalny zamysł wszystkiego, ale... Wiecie, no nie będę narzekał, ja po prostu chcę mieć wszystko na biało, ale to w ogóle możliwe. Nie wiem, czemu ciągle się wylewa w losowe strony, przynajmniej jak na mój gust. A, dobra, wylewa się w stronę, w którą patrzę. Dobra. To tłumaczy, jak kolorować tak, żeby wszystko było na biało bardzo łatwo. Dobra. Okej, dobra. Ale mniejsza z tym, mamy to. I teraz zobaczymy, czy dobrze zrobiłem tutaj idąc. Pewnie niekoniecznie, ale... uznajmy, że tak. Bo mogę teraz tak zrobić, w sumie nie wiem co więcej. Tak samo jak w sumie nie wiem, co mam tutaj zrobić, tak po prawdzie. A, dobra. Już wszystko jasne. Muszę dojść tutaj. A żeby dojść tu, musi to być wszystko na biało, dobra. To niebieski. I tak, pomarańczowy tutaj. A już nie pamiętam, gdzie to było. Ale okej. W sumie trochę się udało. Niekoniecznie tak dobrze, jakbym tego chciał, ale... Dobra, niebieski tutaj. Dobra. Wygląda na to, że... trzeba jakby znaleźć jakiś wyższy punkt. Jeśli chcę to wszystko osiągnąć w ten sposób. Z czym może być spory problem. Chociaż może być niebieski, tak? O nie, nie. To akurat nie pomoże w żaden sposób. No cóż. No dobra, i tak by nie pomogło. Wyższe słupy są. Jak to się nazywa? No. No nie wierzę, normalnie słów mi brakuje. No to wyżej są kraty. No jak zapewne już wiecie, to kraty. Dobra. Wydaje mi się, że to może być istotne. Wiecie, to jest pod kątem, a pod kątem oznacza dobre miejsce na wystrzał samego siebie. Więc tak, teraz najwyższy punkt, do którego mogę się dostać, to tutaj. I teraz co, niebieski portal, tak? Pewnie to będzie błąd, to wielki, ale... Był to błąd, to wielki. Ale może coś z tego wyniknie lepiej. Dobra. Mam pomysł. Może trzeba coś takiego zrobić. Nie. Nie, dobra. Ciekawy pomysł, ale to na pewno nie jest rozwiązanie. Poza tym nie wiem, jak to ma pomysł z tym. No coś. Dobra. Tutaj proszę, mamy dużo białego gluta, który nic nie daje, tak naprawdę. Ale cóż, udało się cokolwiek osiągnąć, więc... Może warto by poszukać czegoś jeszcze? I w ciemnych zakamarkach, czy coś? Nie wiem, w sumie tak naprawdę gdybyśmy tylko znaleźli pomarańczowy glut, to już problem by było. Jest tak całkowicie. Albo gdybym znalazł jakiś wyższy punkt, do którego mogę się dostać. Ale z tego co widzę, niestety takich rzeczy tam tutaj nie dają. Nie, dobra. W sumie jestem
głupi dosyć mocno. Przecież dali mu w sobie wyższy punkt. Aha. To tyle z mojego wyższego punktu. Słup blokuje. A gdyby tak... To mogłoby być akurat sensowne. Wbrew pozorom. Dobra, niebieski teraz w ten sposób. Wiecie, chcę tutaj pofarbować jak największy... jak największą powierzchnię. Byleby tylko było... w dobry sposób to wszystko przygotowane do tego, co sobie wymyśliłem. Pewnie i tak mi się nie uda i mój pomysł jest głupi, ale... ja. Dobra. Niebieski, pomarańczowy. Okej. Niebieski. Niebieski, pomarańczowy. Aha, dobra. Pomarańczowy tutaj mniej więcej. Dobra. To jest ciężkie, powiem wam szczerze, i pewnie błędne. Ale niebieski tu. Nie. Za każdym razem spadam inaczej, więc to jest problematyczne też mocno. Wiecie, muszę to zrobić w ten sposób. Okej, jak idę tutaj, to tak, tak, dobra. No i oczywiście, jak chcę tylko wystrzelić niebieskim, żeby tam coś zrobić, to już się nie udaje. Oczywiście, no wiecie co, nie. Nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens. Takie myślenie. Mogę spać jeszcze raz, oczywiście, to nie problem. Tylko właśnie problem w tym, że raz wystrzeli mnie blisko, raz daleko. Nie wiem, może w ten sposób jakoś jakbym to zrobił, to będzie lepiej. Tylko no. Dobra, teraz idę tu. I okej, czyli jak tak delikatnie podejdę. Czyli jak delikatnie podejdę, to mnie wyrzuci bardzo słabo. Okej, dobra. Może to jest rozwiązanie, nie wiem. A teraz nagle mocno. Wiecie co, to jest zbyt losowe jak na mój gust. Dobra, super. Super. Już miałem niby wymyślone, ale oczywiście nie trafiłem niebieskim. Nie, to jest za słabe. Cokolwiek trzeba tu zrobić, to ja raczej tego nie wymyślę za szybko. Więc za. Ponownie będę musiał chyba zrobić krótką przerwę na myślenie. Dobra, wiecie co, ta przerwa naprawdę była bardzo krótka. Bo już zauważyłem jedną rzecz, której wcześniej nie widziałem. Brawo ja. Mamy tutaj wyższą wieżę. Która, miejmy nadzieję, może nam trochę ułatwić robotę. A ile uda się ją całą pomalować. Oczywiście z pomalowaniem mogą być większe problemy w sumie. A wydaje mi się, że ta ona będzie cennym aspektem. Jeśli chodzi o rozwiązania tych problemów. I w sumie nawet wiem, jak ją pomalować. Dobra, to nie będzie takie trudne. Proszę. Dzięki temu ciągle to będziemy mogli wyżej, wyżej, wyżej. Aż w końcu dotrzemy do miejsca, do którego chcę dotrzeć, więc no. Pomysłowe. O ile znowu nie przekombinowałem. Jak zapewne wszyscy dobrze wiedzą, to prawdopodobieństwo, że przekombinowałem, jest jak po prostu... ja wynosi około 90 parę procent. Tak najmniej 90 parę, dobra. Włazimy, w takim wypadku na wysoką wieżę. To definitywnie to było rozwiązanie. Niebieskie, pomarańczowe. I lecimy! Ja. Wybielacz. Mhm.
Ta najdziwniejsza mowa motywacyjna, jaka istnieje. Intelligence. We should have been working on it 30 years ago. I will say this, and I'm going to say it on tape so everybody hears it 100 times a day. If I die before you people can pour me into a computer, I want Carolyn to run this place. Now she'll argue. She'll say she can't. She's modest like that, but you make her. Now put her in my computer. I don't care. All right, test's over. You can head on back to your desk. Goodbye, sir. No cóż. Dam przybliżenie widoku. Nie wiem na co to, ale niech będzie okej. Okay. Może to w sumie być trochę potrzebne, chociaż... Nie znaczy, żeby, wiecie, było aż tak potrzebne. Mhm, dobra, a tutaj mamy... Jakie? Niebieskie, dobra. To pomarańcz. I dobra, w ten sposób też trzeba będzie się bawić. Nic wielkiego, ale dobra. Jesteśmy coraz wyżej, może... Nie, może? Może za chwilę. Dobra, zwykłe komputery, nic szczególnego. Dobra, niebieski. On już tam się wystrzelił i czyli pomarańczowy, tak. Coraz to wyżej, super. Mhm. Niebieski, tak. Pomarańczowy, tak. I zobaczymy dalej. Dobra. Strasznie tu biało. Ale coś. Nie ma co dziwić. I teraz tak, gdzie jest następne miejsce? O, tam, dobra. Niebieski. Super. Pomarańcz. Idziemy. Dobra, niebieski tutaj, pomarańcz tutaj. Mam nadzieję, że nie zepsuję sobie w ten sposób wszystkiego. Dobra, nie. To nie ma sensu. Nie, 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 nie. Nie wierzę. Pomarańczowy jest tam. Dobra, to niebieski. Okej. Okay. Dobra, mam zepsutą windę. Z pokolorowaną podłogą. Co by mogło mi w sumie powiedzieć tyle. Że w sumie pewnie to jest rozwiązanie jakiegoś tego problemu czy coś. Taka winda. Tak, i teraz będę utknięty w wiecznej pętli skakania. Nie, dobra, na szczęście nie. Tylko właśnie problem w tym, że jeszcze nie wiem jak to wykorzystać tak w pełni. A, dobra, już wiem o co tam będzie chodziło. Dobra. Na szczęście już ogarniam. Więc tak, ponownie. I, dobra, teraz niebieskim strzelić. Gdybym jeszcze tylko trafił, to byłoby super. No, super, ale... Ja zresztą... Pomarańcz... jesteśmy. Ciekawe było, nie zaprzeczę. I nawet się udało. Szkoda tylko, że no. Większość czasu, który miałem na zrobienie odcinka, będę powiedzieć, że zmarnowałem.
Tak. Okej, GLaDOS. A, dobra. Nie wiem, co tu mam zrobić. No, w sumie cokolwiek to by miało być, co? Zobaczymy za chwilę. W ten sposób? Nie, raczej w ten sposób niczego nie osiągnę. Ale dobra, jak mówię, niestety większość czasu, który miałem na nagranie odcinka, zmarnowałem, myśląc nad pierwszą zagadką. No, bywa i tak. Więc cóż... Mam nadzieję, że wam nie będzie przeszkadzać, że odcinek wyszedł krótszy. Niestety nie planowałem tego, ale stało się. I dobra. Nie będę może w takim razie przedłużał, patrząc na to, że już czas mnie nagli. Dziękuję wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że was nie zraziłem tym, że no... Na takich prostych zagadkach się zaciąłem tak porządniej w ogóle. Następny odcinek oczywiście za tydzień, mam nadzieję, że będzie lepiej. Po prostu do zobaczenia, więc no trzymajcie się. Hej, hej.